Podopieczne Wojciecha Pawłowskiego rozegrały drugi mecz w rundzie wiosennej. Przed tygodniem na inauguracji zmagań Luksiary przegrały siebie z rekordem Bielsko-Biała 0-1. Teraz piłkarki Hydrotraku udały się na mecz do Wodzisławia Śląskiego. Nasza drużyna chciała zrewanżować się za porażkę z pierwszej rundy, kiedy to na własnym obiekcie przegrały z SWD 0-3. Rewanż udał się w 100%. Radomianki otworzyły wynik już w 22 minucie. A na listę strzelców wpisała się Amelia Chmura. Kolejne bramki padły w ostatnim kwadransie spotkania. Najpierw na 2-0 podwyższyła Monika Płóciennik, a już w doliczonym czasie gry wynik ustaliła Magdalena Rosińska. Hydrotrak Radom pokonał SWD Wodzisław Śląski 3-0 i z dorobkiem 21 punktów zajmuje 5. miejsce w tabeli pierwszej ligi kobiet. Kolejne spotkanie drużyna Wojciecha Pawłowskiego rozegra 20 marca, kiedy to na własnym terenie zmierzy się ze Stomilankami Olsztyn.